ponieważ jest to spotkanie adresowane głównie do młodzieży, zawsze jak mam spotkanie z młodzieżą szkolną, apeluję, uczcie się języków obcych. Uczcie się języków obcych, dlatego że ja, nie mając wyższego wykształcenia, skończyłem tylko szkołę hotelarską w Zakopanem i tam w tej szkole hotelarskiej nauczono mnie trzech języków: angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego. Język rosyjski w tamtych czasach to był język, jak się to mówi, obligatoryjny. Dzięki znajomości tych trzech języków mogłem wykorzystać znajomość tych języków i bardzo, ale to bardzo znajomość tych języków mi się w późniejszej tułaczce po świecie przydała. I pewnego kwietniowego dnia, jadąc ulicami mojego rodzinnego miasta Krakowa, słuchałem sobie muzyczki w jednej z komercyjnych stacji radiowych i proszę Państwa, nagle ta audycja została przerwana i został nadany komunikat. To amerykańska firma Bechtel poszukuje Polaków chętnych na wyjazd do Islandii. Islandia, skoro już mówimy o tym kraju, wyspa, kraj najbardziej na północ wysunięty w Europie. Tutaj od, kto ma dobry wzrok, widzi taką przerywaną kreseczkę, to jest koło podbiegunowe, czyli bardzo ekstremalne warunki życia na Islandii panujące. Proszę Państwa, dość powiedzieć, że w okresie zimy praktycznie 3 miesiące totalne ciemności. Ale oczywiście pierwszy tydzień po ustaniu tej długiej nocy polarnej to oświetlone są tylko szczyty gór, po dwóch tygodniach już większy obszar górski, a dopiero po trzech tygodniach doliny i fasady domostw w tym miasteczku. Cała powierzchnia Islandii to jest 1/3 powierzchni Polski. Polska ma 312 tysięcy km kwadratowych, Islandia 104 tysiące km kwadratowych. Jeżeli chodzi o populację, 300 tysięcy rdzennych mieszkańców zamieszkuje wyspę i ciekawie są rozlokowani. 100 tysięcy mieszka w stolicy w Reykjaviku, a pozostałe 200 tysięcy wokół wybrzeża, w rozrzuconych miejscowościach, większych, mniejszych. Ale cały środek Islandii to jest dziki interior. Są tylko wytyczone granice parków narodowych, rezerwatów przyrody. Nie ma tam, proszę Państwa, żadnych większych miejscowości. Raczej domki takie dla zagubionych turystów na szlakach turystycznych. Z rodziny Czaplowatych jest taki ptak, który składa jajeczka bezpośrednio na żwirku, nie wije gniazd i z pewnej odległości na przemian samiec i samiczka pilnują tych jajeczek. Ale ciekawostka, idziemy z kolegą i nie widzimy tych jajeczek tam gdzieś w oddali, bo są w jakiś sposób, naturalny sposób zlały się z otoczeniem, z podłożem, ale ptak dyżurujący widzi nas. Potencjalne zagrożenie zrobi wszystko, żebyśmy tam dalej nie szli. Czyli będzie skrzeczał na początku, tak przeraźliwie krótko, a później czym bliżej będziemy, to już będzie tak bardzo hałasował. Islandczycy znają zwyczaje tego ptaka, jak przechodzą przez jego siedliska, biorą ze sobą parasol, wcale go nie otwierają. Przykładają parasol złożony przy sobie, trzymają i tylko po to, żeby 10-15 cm czubek parasola ponad naszą głowę wystawał, wtedy będzie atakowany czubek parasola, a nie nasza głowa. W akcencie chciałbym zakończyć nasze spotkanie. Jeszcze więcej dowiedzieć o Islandii, to już jest